sposób szczególny oczywiście bohaterów dzisiejszego dnia, wszystkich wspaniałych stypendystów, bo to ich święto, ich dzień, który mogą się poszczycić wspaniałymi osiągnięciami przez cały rok swojej pracy. To główni bohaterowie dzisiejszego spotkania, ale nie jedyni. Chciałem również bardzo serdecznie powitać wszystkich nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół, z których nasi stypendyści się wywodzą. I trzecią bardzo ważną, myślę, i znaczącą grupą bohaterów dzisiejszego dnia są rodziny naszych stypendystów, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, ciocie, wujkowie, przyjaciele, wszyscy ci, którzy pomagają w tym wspaniałym procesie, który doprowadził do dzisiejszego sukcesu. Wszystkich Państwa serdecznie witam na dzisiejszej uroczystości. Dzień dobry. Mamy bardzo ambitną młodzież, która uzyskuje coraz lepsze wyniki. W dniu dzisiejszym wręczyliśmy stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, które są szkołami podlegającymi pod miasto Malbork. Ilu uczniów zostało w tym roku nagrodzonych? W tym roku zostało nagrodzonych 62 uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Bardzo dziękuję, ale chciałabym również prosić. Średnią wśród uczniów szkół podstawowych. Średnią 5,73. Powiedz, czy warto jest właśnie pracować właśnie na to wyróżnienie? Myślę, że warto jest pracować, ale za tą pracą idzie także ciężka praca w domu, nauka, odrabianie także czasami dodatkowych zadań, ale warto. No oczywiście, że warto, bo to pokazuje, że młodzi ludzie chcą się uczyć, a samorząd ma tu zadanie, aby ich motywować do jeszcze większej pracy, do zdobywania wiedzy, bo to będzie mogło gwarantować im udane i szczęśliwe życie w przyszłości. Chciałabym jeszcze raz poprosić do nas Klaudię Osińską. Generalnie czasu poświęcasz właśnie na naukę? No głównie to zależy, czy następnego dnia są jakieś sprawdziany i przede wszystkim, czy dany materiał jest bardzo rozbudowany, czy dany materiał posiada jakieś dużo teorii, czy trochę praktyki. Bo jeżeli oczywiście praktyka, no to wystarczy zrobić jedno, dwa zadania i już się to w miarę pojmuje, ale z teorią to troszeczkę jednak trzeba to pokuć. Jakie kryteria trzeba spełnić, by właśnie dostać te wyróżnienie? Tym podstawowym kryterium jest średnia 5,30 uzyskana w pierwszym półroczu tego roku szkolnego. Jacy uczniowie okazali się tymi najlepszymi z najlepszych? No tymi najlepszymi z najlepszych, jeśli chodzi o szkoły podstawowe, to Dominika Wrzochalska, która uzyskała wspaniałą średnią 5,73. Natomiast jeśli chodzi o gimnazjum, mieliśmy dwóch uczniów, którzy praktycznie uzyskali bardzo podobną średnią. To Klaudia Osińska 5,65 i Jan Zapolski-Downar 5,62. To wspaniałe wyniki, które pozwoliły im wygrać klasyfikację na najlepszych uczniów i szkół podstawowych, i gimnazjów. Może dodam, że akurat jeśli chodzi o Dominikę, reprezentuje szkołę podstawową numer 9, natomiast Klaudia gimnazjum Awans, a Jan reprezentuje gimnazjum numer 3. Jakie plany na przyszłość? W przyszłości chciałabym zostać astrofizykiem, ponieważ też uwielbiam Stephena Hawkinga i on jest takim dla mnie wzorem, a poza tym zamiłowanie do fizyki, także chyba odziedziczyłam po dziadku. O plany na przyszłość to ja myślę bardziej jakaś taka, nie wiem, praca z ludźmi, może zarządzanie, także te przedmioty raczej mi nie pomogą aż tak, ale wiedza ogólna też będzie bardzo ważna. Czego chciałby pan burmistrz właśnie życzyć tym uczniom? No życzę, żeby udało im się w kolejnych latach również osiągać tak wspaniałe wyniki, żeby te wyniki przełożyły się również później już na szkołę średnią, na studia, żeby uzyskali
wykształcenie, które pozwoli im spełnić swoje marzenia życiowe. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję wszystkim stypendystom osiągniętych wyników i życzę, żeby kolejny rok i kolejne również etapy nauki przynosiły tak duże sukcesy, aby... TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.